Nie tylko w miejskiej komunikacji zapowiada się rewolucja. W planach rządu na najbliższą przyszłość pojawił się plan rozwiązania problemu, z którym zmagają się mieszkańcy gmin. Wieloletnie, sukcesywne ograniczanie publicznej komunikacji autobusowej spowodowało, zdaniem rządu, komunikacyjne wykluczenie mieszkańców niewielkich gmin i wsi. Przywrócenie połączeń pomiędzy powiatami i gminami, połączeń autobusowych. One zostały dosyć masowo, jak wszyscy dobrze wiemy, polikwidowane. Jest ich w tej chwili bardzo mało, albo wcale ich nie ma pomiędzy niektórymi miejscowościami. Jesteśmy w Suwałkach, więc każdy suwalczanin, który ma trochę więcej lat niż obecny na sali panie, wie, że słyszeliśmy takie bardzo zapadające dobrze w pamięć i w ucho ogłoszenia, że na przykład zapowiadano jeszcze na starym dworcu PKS przy ulicy obecnej, ulicy księdza Kazimierza Hammerschmidta, że na przykład autobus do Sejn, a jeszcze z akcentem do Sejn czasem, prawda, było, przez Puńsk odjedzie tam, prawda, jakieś godzinie, albo do Becej przez Budzisko i różne inne tego typu połączenia. Jest ich w tej chwili bardzo mało. Zostały połączenia między większymi miastami, a między powiatami i gminami. Praktycznie prawie, że ich nie ma. Niezmotoryzowani mieszkańcy niewielkich wsi, a nierzadko i miejscowości gminnych, mają poważne kłopoty z wyjazdem do lekarza, szkoły i z powrotem do domu. Rządowi, jak informuje Jarosław Zieliński, zależy na sensownym połączeniu uwarunkowań ekonomicznych i funkcjonalnych komunikacji. Aby obydwa warunki udało się pogodzić, niezbędne są jego zdaniem konsultacje społeczne. Jak zapowiada, zamierza aktywnie w nich uczestniczyć. Ja otwieram swoje biuro poselskie dla tej sprawy, zarówno biuro w sensie fizycznym, jako miejsce, gdzie można przyjść, zadzwonić, czy przesłać maila, a także kontakty ze mną osobiste, czy z moją asystentką na co dzień, kiedy jestem w Warszawie. Jeżeli chodzi o zgłaszanie postulatów dotyczących tego, gdzie najpilniejsze są te trasy do odtworzenia. Będziemy oczywiście to zbierać, analizować i zobaczymy, które w pierwszej kolejności wymagają właśnie tej reaktywacji, bo ta sprawa powinna być przeprowadzona w bardzo ścisłej konsultacji z mieszkańcami. To nie powinno być tak, że komuś się będzie wydawało, że to jest pierwsza potrzeba, a mieszkańcom może się wydawać, że gdzie indziej jest pierwsza potrzeba, prawda? To trzeba po prostu wszystko skonsultować. Dlatego proszę mieszkańców Suwalszczyzny i nie tylko Suwalszczyzny, także innych terenów, jestem posłem z województwa podlaskiego, więc z całego Podlasia oczywiście, żeby, jeżeli tylko zechcą, kierowali swoje postulaty w tej sprawie. A ja je będę przekazywał decydentom w tej sprawie. No, tutaj na pewno będzie rolę miał istotną do odegrania samorząd województwa, ale to ponieważ to jest program rządowy, no to ramy przygotuje rząd, ministerstwo. Zapewne Ministerstwo Infrastruktury. Warto odpowiedzieć na apel posła Zielińskiego, bo niezaprzeczalnym faktem jest to, że dojazd do Suwałk z miejscowości położonych chociażby w gminie Szypliszki i późniejszy powrót do miejsca zamieszkania graniczy z cudem. Teraz jest właściwy moment, aby określić potrzeby mieszkańców powiatu suwalskiego. Reaktywacja połączeń autobusowych w powiecie suwalskim jest planem na najbliższy okres. Jarosław Zieliński podczas konferencji prasowej przedstawił także inne plany rządu na najbliższy czas. Wśród nich prorodzinne wsparcie w postaci 500+ na każde dziecko, a nie jak dotąd na drugie i każde następne. Specjalna ulga dla młodych ludzi startujących w dorosłe, samodzielne życie w postaci zerowego PIT-u 37 dla osób do 26 roku życia. Obniżenie kosztów pracy, nad którym wciąż jeszcze trwają prace ekspertów, a także dodatkowe uposażenie dla emerytów 1100 zł w postaci tak zwanej trzynastki. To nie są zapowiedzi na potem, na po wyborach na przykład. Nie, to są zapowiedzi na teraz. Na czas, kiedy sprawujemy władzę i mamy możliwości sprawcze, żeby to wszystko wprowadzić.